Wczoraj dowiedziałam się, że biorą już ładne leszcze tutaj. Jest 6:14, na 9:00 mam do pracy. O! Puściło, ajajaj! Na sąsiadu. Będziemy w telewizji. Chce pan coś powiedzieć ciekawego, jakie ryby tu biorą? Nie wiadomo. Przeważnie leszcz. Leszcz. Musisz godzinę rozkładać sobie na zaworach, to dużo nie połowisz. Już kończę. Konkurencja jak na zawodach. Co? Mówię, że konkurencja jak na zawodach. Z lewej z 8 osób, z prawej 2. Cześć, z tej strony Fit Rybka. Dzisiaj jesteśmy nad Odrą, Ognicy. Wczoraj dowiedziałam się, że biorą już ładne leszcze tutaj. W tym roku wyjątkowo opóźnione, to jest prawdopodobnie przez tą pogodę dziwną, jaką mamy w tym roku. Cóż, postanowiłam, że dzisiaj połowię na metodę taką bardzo nietypową, dla wielu Was nieznaną, czyli będę łowić nabata z gruntu. Jest to metoda, którą usłyszałam od moich klientów i chciałabym sprawdzić, czy rzeczywiście ma sens. Ponoć wczoraj wyciągali leszcze po 3, a nawet po 5 kilo. Mamy czas tylko... Już Wam mówię, do godziny 8:00, jest 6:14, bo na 9:00 mam do pracy. Działamy. Glinę przetarłam już w domu, żeby nie marnować czasu. Dzisiaj łowię na 2 leszcze mileskiego, do tego dodaję 4 kilo gliny. Dzisiaj planuję troszeczkę przemoczyć tą zanętę, tak typowo pod leszcza. I zaraz przetrzemy ją przez sito. Czas nas goni. Dobra. Troszeczkę jeszcze ją domoczymy. Mam w aucie mrożoną pinkę. Bardzo dobry na leszcze jest gnojak. No ale tak jak mówiłam, to jest spontaniczny wypad, więc wzięłam ze sklepu robaki dwójki. Pokażę Wam budowę zestawu, jaka to jest finezja. Chodź. Więc tak, żółka główna 18, do tego idzie zwykła łezka 16, zablokowana śruciną i od tego idzie przypon około 50 cm. Bez spławika. Zobaczymy. Widać, jak szybko kaczka płynie z prądem.
Krąpik. Krąpiczuś. Tu gdzieś w tym miejscu następują brania. Mniej więcej. I mamy. Mamy coś większego chyba. No. O, coraz lepiej. Co to jest? Krąpik. Wezmę go w podbierak, bo on dość cienki, przytąd. Krąpik. Jeszcze nie, nie o to nam chodzi. Chociaż piękny krąpik. Naprawdę już taki ładny, grubiutki, tłuściutki. Puściło, ajajaj. Chcesz sobie rzucić trochę? Ratunku. Nie. To była duża ryba, naprawdę. Masakra. Teraz na co ty łapiesz? Teraz na czerwonego robaka i na białego. Ja pierdzielę. Spięło się. Ale to już mógł być leszcz. I to naprawdę niezły leszcz. Dlaczego ja? To było... tylko godzinę. Ty coś jeszcze zrobiłaś, czy co? Ratunku. Jak tu? Nic, dołożyłem czerwonego robaka, może... Ale że się nie złapał? No spiął się. Spiął się dziad i tyle. To się zdarza. Rzucam pracę, wyjeżdżam w Bieszczady. Kończę z wędkarstwem. To to już gówno jest małe. O, proszę. No nie, co za ryba? Co to była za ryba? Może to była moja jedyna szansa na bicie. Daj małe. No nie. No nie. Coraz mniejsze. Bok. Oj. Patrzcie. Co to? Jakie to jest dzie... babka. Co to jest? Babka. Inwazyjna ryba. Mamy trochę większą rybę. O, leszczyk. O to nam dzisiaj chodziło. Mam nadzieję, że tym razem się nie zepnie. Ale piękny. Ale piękny leszczyk. Jest nasz. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. O, ja pierniczę. Patrzcie, jaki piękny leszek, koleszek. O, ja. No, po to dzisiaj tu przyjechaliśmy. Bliżej pokazać. I nas normalnie na spławik. Tak? Normalnie na spławik. Pokaż. Ile to patrzcie, może jaki piękny. Zważymy go potem. No cudny jest. Dobra. Wlatuję na razie do siateczki. O to nam dzisiaj chodziło. Aż się panowie obruszyli. Aż się panowie obruszyli. Widzę leszcza. Zobacz, też na leszcza? Panowie tutaj takie leszcze łapią, że ty wiesz. Takich jeszcze na oczy nie widziałeś. No właśnie, to za małe dla nich. Na spławiczek to my się tylko dubiemy. Ale fajnie, że ten pierwszy leszczyk padł. Od razu mi się humor poprawił.
Aż jak myślę, że na dziewiątą, sobie. Jak myślę, że mam na dziewiątą do pracy, to aż mi się odechciewa, nie? Rzucam robotę. Leci do wody. O! Ten dużo mniejszy. Ale też chyba leszczyk. Weźmiemy go w podbieraczek. Krąb jednak. Jednak krąb piszcz. Bieraka brać. Szkoda czasu. Ajajaj. Było coś. Mamy następnego. Krąb. Jaki krąb tu jest? No, normalnie po niemiecki krąb. Zaraz się zwijam, to. No, do dziewiątą do pracy mam. No, chociaż chwilę. Jak biorą, to trzeba korzystać, nie? Będzie zanęcone. No, będziecie mieli to dobre zanęcone. O, jeszcze mam 40 minut tylko. Jedną próbę podaję na łowienie na grunt z bata. Bo to jest dla mnie bardzo intrygujące. Jak oni to robią, że łowią tak leszcze i to takie konkretne? Też słyszałam, że normalnie sandacze na bata łowią, zakładają filet z gruntu i takie do 1,5 kg to te baty wytrzymują, sandacze. I zobaczymy teraz, co się będzie działo. Szkoda, że dzisiaj mamy tak mało czasu, bo wtedy bym bardziej przetestowała tę technikę łowienia. Ja tu za boleniem jeszcze przyjadę, ja tego bolenia tutaj dorwę. Cały wyskoczył z wody, szkoda, że ciebie nie było. Ajajaj, widziałeś to branie? Siedzi. Pierwsza ryba z gruntu na bata. Proszę Państwa. Kto by pomyślał, z gruntu na bata. A teraz powiem wam, o co w tym chodzi. Przynajmniej tak mi przemówią klienci, którzy przychodzą do sklepu, że ryby nie ma. O, ale tam się wypiernicza. Co to jest? Kurde. Ale się ryba wypier. To boleń dalej? Tak, ale duży. Trzeba tu przyjechać z bolenia odłowić. Dobra, wracając do tematu. Słyszałam, że leszcz jest pod brzegiem, tak na 7 metrze. I... A ja na robaka by złapał, ale tam na tym, tak? I dlatego zamiast na feder wymyślili sobie chłopaki, że będą łowić na baty z gruntu. Bo odległość jest bardzo bliska. No ja to testuję. Właśnie.
siedzi, a druga ryba z gruntu, ale dalej mała. Dalej maluchy. Ale gryzą komary. Komary bardziej gryzą jak ryby. Miałam dzisiaj tylko 1,5 godziny łowienia przed pracą. Wynik nie jest jakiś imponujący, ale coś tam się chociaż ciachnęło. 1,6 kg. Całkiem już sympatyczny. Taki piękny. Taki śliczny. Honor mi dzisiaj uratowałeś, kolego. O! Słuchajcie, rybka wraca do wody. Zaraz go puścimy. Idzie sobie tam spokojnie, wraca do wody. Dobra, resztę ryb wam nie pokażę, bo nie ma sensu, tej samej krąpie. Chciałam powiedzieć, że ta technika na bata na grunt jest bardzo ciekawa. Zerwałam 2 piękne ryby, jedną ze swojej liny, bo haczyk źle miałam zawiązany i rozwiązał mi się, ale naprawdę te ryby mogły być dużo większe niż te 1,6 kg. Widzicie, drobniczki. Ale krąpie ładnie jeszcze, naprawdę. Jak na 1,5 godziny przed pracą, myślę, że biedy nie ma. Wszystkie ryby żyją. Ciepeczkę. Jak nam szybko przeschnie. No, na pewno jeszcze tutaj podejmę walkę. Może zrobimy coś na tyczkę. Na pewno jeszcze spróbuję na tego bata z gruntu, bo mówię, no czasu było stanowczo za mało na to wszystko. I pozdrawiam was, do zobaczenia w następnym odcinku.